W dzisiejszym odcinku robimy chowanego na nowej lokacji zderzacz. Widzowie będą mogli się chować tylko i wyłącznie na tych budynkach, które są w tej lokacji. I osoba, która zostanie znaleziona jako ostatnia, po prostu wygra chowanego. Jeśli chcecie więcej chowanego na naszym kanale, zostawcie łapę. No i jak możecie zobaczyć, właśnie lecimy po 305 tysięcy subskrypcji. Więc subskrybujcie kanał i pamiętajcie o kodzie Ewela w sklepie. To idziemy w takim razie tutaj. Tu jest w ogóle tyle miejsca na schowanie się i to będzie naprawdę ciężkie, ale wydaje mi się, że gdzieś tutaj w tych pomieszczeniach. Patrz, jak go nie widać. Ej, ale dobrą miał miejscówkę, naprawdę to była dobra miejscówka. Teraz moja kolej i ja już mam ziomeczka kolejnego, który był o jedno piętro niżej. Ja sobie tylko tutaj zbiorę rzeczy po tym typku, bo tutaj się mogą przydać. Bierzemy i szukamy kolejnej osoby. Ty jesteś tutaj koło mnie, jesteś, tak? Jestem cały czas obok ciebie. Dobrze, zamienię sobie tylko tutaj shotguna i idziemy szukać kolejnej osoby. I wydaje mi się, że ktoś tu może być. Wydaje mi się, że tu pełno osób może być, ale jakoś nie ma. Ty kogoś ty widziałeś już? Podczas tego jak ty szukasz, nie widziałem nikogo, ale podpowiem ci jedno, musimy patrzeć do działek, ponieważ ktoś może siedzieć po prostu w działku. Ja na razie nikogo nie widzę. Nie mówcie nic, Eweli, jakby co. Ej, a zobaczmy tak po prostu. Widzisz kogoś tak z daleka? No ale to jest twoja kolej. Ja ci nie chcę odpowiadać. Okej, okay, jest wyeliminowany. Dawaj teraz Ewela za mną. I ja mam pomysł taki, żebyśmy po prostu trochę zmienili miejscówkę. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy nas słyszą i prawdopodobnie idą totalnie w drugą stronę. Chyba, że no po prostu kogoś znajdę, ale wydaje mi się, że ktoś może być tu pod mostem. Pod mostem nikogo nie ma. Zobaczmy tam, gdzie ja byłem na customie i gdzie było bardzo dużo rzeczy, ale tego tutaj nie ma. Nie wiem dlaczego. Ktoś sobie może to zabrał i rozwalił. W ogóle ciężko znaleźć ciebie też, bo masz takiego ciemnego skina. Jeszcze czuję, jakbym się bawiła chowanego z tobą. Ej, 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 dobra, ja mam swoją osobę. I zobaczmy. Dobra, jest ziomeczek, bardzo dobrze. Biorę koronkę. A nie, mam. Dobra, to teraz ja bawię się tutaj w szukanie i gdzieś tutaj za tym wiertłem na pewno ktoś będzie. Tu ktoś wszedł na pewno w jakąś dziurkę. Nie, tutaj akurat nikogo nie ma. Ej, no ziomki, gdzie wy jesteście? Tu się ktoś schował, myślisz? Bardzo możliwe, ale też nikogo nie ma. Ej, gdzie oni wszyscy są? Ja cię kręcę. Dobra, Rafał, ty pomagaj mi, dobra? Nie, 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 no to póki ty nie znajdziesz, to ja nic się nie odzywam. Jak nawet kogoś zobaczę, no to ta osoba ma po prostu farta. Tam, proszę. Patrz, ile tu jest osób! Dobra, myślałem, że już nie zauważysz ich tak szczerze. Także Ewela znalazła trzy osoby, nice. Możesz zebrać sobie leczonko. Ja prawie stąd wyszłam, bo ten, bo nie widziałam tutaj, nie widziałam, że tutaj tak u góry jest. To teraz moja kolej i patrz na tego Spidermana. Jaki oszust, co to ma być w ogóle? Wow, jeszcze nie trafiłem. O Boże, dobra, mamy go. Anonimowy, pozdrawiamy oczywiście. Rafał, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ty jesteś teraz. Patrzę teraz do działka, ale nikt nie jest w działku. Jak wysiąść z działka? A skąd wiesz, że nikogo nie ma? Weźmy to rozwalmy, bo ktoś może tutaj być, tak szczerze. Jak ja wsiadłam, no to chyba nikogo nie ma, nie? Nie ma nikogo w krzaku. Ej, bo tutaj ta czerwona linia to trochę... Trochę ona, w sensie daleko ona jest, także wydaje mi się, że oni tak mogą być też na obrzeżach. Ale chodźmy zobaczyć, wiesz gdzie ktoś będzie? Na tych siorbach tam. Ja ci powiem tyle, że ja już kogoś widziałem. Dobra, ej, chodź za mną, bo ja widziałem ziomeczka, także dawaj za mną. W ogóle tu ktoś może być w tym. Ale nie ma nikogo. Chodź za mną. I ten ziomeczek mnie też widział, także bardzo możliwe jest to, że jego już tu nie ma, ale jednak jest. Także mamy tutaj Bartosza. Chodź za mną, teraz tutaj napada, dobra? Okej, czekaj, bo muszę go znaleźć, to nie jest takie... Okej, widzę. I tutaj ktoś biegnie, więc wykorzystamy sytuację. O, mamy tutaj kolejną osobę. Ja już znalazłam. Okej, ja też widzę tutaj ziomeczka. I on gdzieś tutaj wszedł. Do środka. Ale mają czarne skiny, to jest niesamowite. My jeszcze gramy na full jakość i to naprawdę trzeba się wpatrzyć tak, że ja cię kręcę. Ale mi się wydaje, że tutaj ktoś na tej naszej miejscówce, tutaj ktoś w tej wodzie jest. Teraz moja kolej, tak? Nie, 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 bo ja nie wyeliminowałem, on mi uciekł, ale też tutaj wejdę i sprawdzę, być może ktoś tutaj jest. I tak, mamy tutaj ziomeczka, siemaneczko. Czy tylko jeden ziomeczek tutaj siedzi? No, możliwe, że tak. Ja naprawdę mam jakiś oczopląs, tak szczerze. Wszyscy jeszcze wzięli ciemne skiny specjalnie, nie? Co, widzisz? Jest tam! Weź go, Rafał, tam porób, bo on stoi tam za barierką. Trochę cię wydałem, byku, przepraszam. Jako w ogóle nie widziałam, bo on tak przy tym ciemnego skina i tutaj cienie są na full jakości i totalnie go nie było widać. Czyli teraz moja kolej, mi ten Spider-Man uciekł. Tylko teraz pytanie, gdzie on uciekł? Pamiętajcie, żeby nie uciekać. A wiecie co? Mamy tutaj właśnie kontenery. Sprawdźmy sobie te kontenery. Czy ktoś tutaj nie wszedł do tych kontenerów? Tutaj, o, jest. Dobra, czyli Rafał mówi, że w kontenerach i ja też jestem tutaj...
Wydaje mi się, że ktoś tu może kampić. Mi się wydaje, że gdzieś tam w tym wiertle powinien być ktoś. To możemy wejść i sprawdzić, także dawaj. Tu ktoś na pewno będzie. No jest tam, tutaj pełno osób na tym jest. Ej, nie mam pojęcia, a da się tak w ogóle zrobić? Tam pełno osób jest. No to Ewela, ryba tam była, ja nie wiem jak tam wejść. Pilnuję za ciebie jednego ziomeczka, ale jak oni tam powchodzili, nie wiem w ogóle, że jest taki błąd, że tam się da wejść. Tam jeszcze jest więcej ziomeczków, tylko ich nie widać. Tam na pewno jeszcze ktoś jest, taki ciemny skin. Od drugiej strony widocznie ktoś poszedł, bo też go nie widać od tej strony. Ja patrzę jeszcze od tej, mam jump pada, dawaj za mną. Najgorsze jest to, że słychać twoje kroki i mnie tu strasznie myli, ale wiesz co, mam ziomeczka. Patrz, Rafał, za tobą, patrz tu. Ja cię kręcę. Tylko miałaś nie zdradzać, ja ci przypominam, bo to była moja kolejka. Ale to no ja byłam w szoku, że tego nie widziałeś. Jak to teraz? O, jest. Patrzcie się. Ja cię kręcę. 40 osób jeszcze. Gdzie oni wszyscy są? O, ja przez przypadek znalazłem kolegę z paliwem. Paliwo teraz drogie i jak widzicie, on sobie postanowił, że sobie weźmie trochę. Ale dobrze, no, dobrze to wyglądało. Teraz Ewela, twoja kolej. Dobra, moja kolej. Dobra, także szukamy. Ja jestem tutaj koło ciebie. Także możesz mi podpowiadać. O, czekaj. Kogoś tu widziała mnie. Tu przy dole może ktoś będzie. A nie, bo tu się już nie da. Czy my jeszcze gdzieś nie byliśmy? Oni mają do czerwonej strefy, czy tutaj na tym domku? I ten domek też tutaj może być. Tak, tam też można się chować, Ewela. W sensie, można się chować na zaznaczonej linii, którą ja wcześniej zaznaczyłem. No nie wiem, czy ktoś tu jest, tak szczerze. Też nie mam pojęcia, czy w ogóle ktoś jest tutaj gdzieś obok. Też tak mi się wydaje, że ciężko. Sprawdźmy tutaj jeszcze tak obrzeża. Tu później przyjdzie strefa, więc no już nie będą mieli tak kolorowo. No tu chyba nie ma nikogo na tym domku. Ale właśnie tak jak mówisz, w krzakach gdzieś tutaj mogą być. I ja znalazłem kolejną osobę, to był drzewiec. Drzewiec, dobra, a ja szukam tak z daleka, patrzcie, czy ktoś tutaj chodzi. I oni mają dobre kryjówki, co? Ta miejscówka też jest mega ciężka. Ktoś tu na tych kółkach jeszcze stoi? Elo? Ja bym jeszcze raz wszedł tutaj, bo wydaje mi się, że ktoś tutaj mógł strollować i wejść jeszcze raz. Także proszę bardzo, kolejna osoba. Tutaj są jeszcze inne takie przejścia tajemne, więc chodźmy tu zobaczyć. Właśnie my mało chodzimy po tych budynkach chyba, co? Musimy od tych budynków wchodzić. Ja nie znam tych budynków, no. Po prostu, dlatego nie wchodzę do nich, bo ich nie znam. A za drzwiami tutaj... Pod schodami. Mamy też strasznie ciemno, nie? Ale to dobrze, gramy na full detalach, żeby też było trudniej nam, no nie? Za drzwiami, czy ktoś nie stoi na suficie. Ja też właśnie nie znam tych budynków i ciężko. Ej, Ewela, mam kolejną osobę. No to dawaj. Jedna już jest. I są kolejne. Martyna to była, w sensie nie Martyna, ale skina miała jak Martyna. Dobra, Ewela, teraz już szukamy w dwójkę, nie po kolei, także ty leć w swoje miejsce, ja w swoje, bo jest dużo osób do znalezienia. Mam kolejną osobę. Dobra. Bardzo dobrze, ja teraz też postaram się kogoś znaleźć. Ja sobie zabieram rybki, żeby tutaj się uleczyć, jak strefa przyjdzie. Mam kolejną osobę. Czyli dobrze ci idzie, na pewno lepiej niż mi, bo ja jeszcze nikogo nie znalazłem. Oni w tych kontenerach tutaj kampili wszyscy, sprawdzam te kontenery. Ja też tu miałem ziomeczka, ale mi zwiał. Ja złapałem poddaszek ziomeczka, mam kolejnego. Ja też tu mam kogoś, tylko ktoś mi zwiał. Okej, wyeliminowany. Teraz strefa będzie przechodzić, więc będzie nam dużo łatwiej, Ewela. Oni będą musieli powychodzić. To ja poluję tutaj na jakieś... No nie mogę w ogóle trafić. Ja idę równo ze strefą. Ja znalazłam jedną osobę. Oni wszyscy tu idą, są tu. Nie mogę trafić. Ja też mam problem, ale ja nikogo nie widzę. Tak szczerze, nikogo tu nie ma. U mnie są. Okej, widzę kolejną osobę, drzewie. To już jest takie losowe. Oni zwiewają i ciężko jest... Dobra, mamy jedną osobę. Udało się jakimś sposobem ją tutaj porobić. Ja jeszcze sprawdzam tutaj, czy ktoś jest. Ktoś się wybił. To ja, Ewela, jakby co, żebyś mnie wyeliminowała. Nie, no to aż tak głupia to nie... Tu są wszyscy, chodź. No dawaj na tą platformę. Także dalej chowany, bo jest się gdzie chować, więc... Mam gościa. Ktoś był za duży na ten krzaczek. Ja też miałam gościa. I tu w tym krzaku na pewno są osoby. Mam kolejną. Dziurze, w dziurze. Okej, okay, leży ziomek. Ale jak mi zwieje... Kolejna osoba. Kolejna. Następną też mam. No, ktoś się tu buduje. Patrzcie się na tego ziomka, chłop sobie przy drzewie stoi, drzewo udaje, nice. Tam już nikogo nie ma, Ewela, bo ja wyeliminowałem tą osobę. Ja bym jeszcze tutaj sprawdził tą prawą... O, tego ziomka bym tu sprawdził właśnie. Siema, wow, siema byku. Czy ty kogoś widzisz? Bo ja tak. Czy kogoś widzę? Dopiero wychodzę z dziury. Mi się wydaje, że ktoś może być też na tym.
przelecę tam. Czy wydaje, że ktoś tu w krzaku będzie? Ktoś lata? Nie. 19 osób jeszcze jest. Nie ma tu nikogo. Dobra, tu jest jakiś typek. Ja też widzę ziomka wyeliminowany. Ktoś czymś rzucał do ciebie. Tam jest ziomek. Leży. Od dziury będą szli na pewno. 6 osób w ogóle jeszcze. Patrz, tu strefa została mu i on tu się schował. Co ty gadasz? To oni nie wyjdą stąd. Ej, czekaj, bo ktoś może być na drzewie. Ktoś może być na drzewie. Podwalaj drzewa. Te duże. Tu ktoś może. A tu jest ktoś. Przytulmy się z nim. Ej, kto go tutaj mi dziabnął? Mam kolejną osobę. I uwaga, ej, ostatnie dwie osoby. Ewela, teraz oczy dookoła głowy. Czy ty kogoś widzisz? W krzaku tu ktoś jest. Nie ma. Pamiętaj, że tą osobę, którą zobaczymy, musimy ją wyeliminować. Jest, dobra. Ta osoba odpada tutaj za drzewa. I wygrywa kto? Także zobaczmy, kto to wygrywa. I wygrywa to sprawczy prezes. Gratulacje. Oczywiście wpijajcie nasze pozostałe odcinki, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, no i oczywiście, zawsze nie wiem z której strony, wpisujcie nasz kod w sklepie Ewela.